Był środek nocy. Szykowałam sobie ubrania na następny dzień. Po wybraniu kilku ciuchów przeglądałam się w nich w lustrze. Nagle usłyszałam dźwięk od okna. To brzmiało tak, jakby ktoś kliknął językiem. Kiedy spojrzałam na okno, stała tam śmiejąca się kobieta z twarzą przyciśniętą do szyby. Przestraszona, szybko zgasiłam światło i poszłam obudzić mojego tatę. Jednak gdy wróciliśmy do mojego pokoju, kobiety już tam nie było. I jeszcze straszniejsze jest to, że nasz dom miał własne podwórko i znajdował się od wewnętrznej strony osiedla. Jak ona dostała się naszą posesję i stanęła przed moim oknem? Czym była? Człowiekiem czy duchem? Nadal nie znam odpowiedzi na żadne pytanie.